Jesteśmy w Białymstoku i jak można było inaczej spotkać kogo? Rogera Hryniuka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Co robisz na tej imprezie? Tutaj jest dosyć ciekawie, dużo się tutaj dzieje. Oczywiście troszeczkę walk pięściarskich. To cię przyciągnęło? No, przyciągnęło mnie ta gala, tak. Tu Darek Snarski zapraszał, byłem trochę na sparingach u Włodka, to właśnie zapraszał mnie. Chciałem zobaczyć, jak to jest atmosfera, bardzo fajna, dużo kibiców się zebrało. No tak, widziałem, kibiców było bardzo dużo i to świadczy o tym, że impreza, mimo że oznaczana jako przaśna, jest wręcz wyjściem do kibica takiego z niedzielnego, a chyba o to nam chodzi w mięsiarstwie. Dokładnie, tak, pewnie. Chcemy ściągnąć jak najwięcej kibiców, aby właśnie tyle ludzi przychodziło na galę, oglądało te walki. Oczywiście też boksu olimpijskiego, serdecznie zapraszam. No właśnie odnośnie boksu olimpijskiego, tak naprawdę to chciałem zapytać. Jak teraz wyglądają twoje najbliższe plany? Bo wiem, że startowałeś w Husarii, osiągałeś wyniki w Mistrzostwach Polski. Może coś tak od Mistrzostw Polski? Najbliższe plany, no to mam 20 czerwca turniej tutaj w Białymstoku, w szkole, w swojej dawnej szkole, zespołu szkół technicznych. Tam się przygotowuję aktualnie z Krzyśkiem Zimnochem, właśnie mi dużo pomaga. Pokazuję już takie różne triczki, tak, z boksu zawodowego i w ogóle. Ciężkie są treningi, bardzo ciężkie, pozdrawiam Krzyśka. I później co, no mam nadzieję, że znowu zechcą mnie do Husarii, tak, zobaczymy, no będę pracował na tym. Nie udało się na Mistrzostwach Polski, niestety, tam się grana. No ale trzeba walczyć, trenować, jak to Krzysiek powtarza. A co się stało tam na Mistrzostwach? Bo no, była walka, no mogła pójść w jedną i w drugą stronę. No są nieszczęsne znowu te komputery, tak? Werdykt znowu 3-2 dla mnie, a z dwóch, trzech sędziów wylosował komputer, że znowu 2-1 przegrana i niestety do domu bez medalu, a liczyłem na złoto, tak? No tak, było blisko, no ale chłopak walczył w finale, więc chyba coś... Półfinale, nie, przegrał Michał w półfinale właśnie z Pawłem Wierzbickim, z którym chciałem się spotkać w półfinale, najprawdopodobniej byśmy byli, no ale no co. Nie udało się. Taki jest boks, nie udało. Nie udało się, czyli wracamy do Husarii, wracamy do treningów, a jeszcze zadam takie pytanie, bo większość no może troszeczkę takie drażniące odnośnie wagi. Twierdzą, że nie zbijasz wagi, twierdzą, że stać cię na więcej. Nie najwięcej, no trenuję ciężko, tak? To nie są lekkie treningi. Ktoś jak trenuje na co dzień, to wie jak to wygląda i ten. Waga jest 95 kg aktualnie. No zobaczymy, no będzie schodzić, to będzie, nie? To jestem na razie super ciężkim i będę się starał jak najwięcej trenować, walczyć, aby było wszystko w porządku. Czyli widzimy ciebie w Husarii? Mam nadzieję, no. Zobaczymy, co nam szef Kołkowski z menadżerem Jackiem postanowią. Oczywiście do tego dochodzą trenerzy Rawo Baraniecki najprawdopodobniej, tak? No liczę, że się uda, no. Bardzo na to liczę. Czyli może przypomnij, jakie teraz najwcześniejsze zawody, które cię będziemy mogli zobaczyć? Za tydzień 20 czerwca, sobotę, mam właśnie taki turniej tutaj wiosenny z okazji tam Dnia Miasta Białegostoku. I tu będziemy boksować, zobaczymy. Zawodnik z Grodna najprawdopodobniej. O, czyli będzie międzynarodowy taki turniej. No to fajnie, a potem? A potem wakacje. Są wakacje takie leciutkie, ale cały czas treningu trzeba zapieprzać, tak? Bo to nie ma innego wyjścia. No to w takim układzie spotykamy się chyba po wakacjach, a na tym turnieju w najbliższym tygodniu życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. Do zobaczenia. Do zobaczenia.